24 listopada, niedziela, analiza weekendowa spółki z indeksu WIG20. Tutaj rozpoczynamy od KGHM-u. W tym tygodniu, jak widzimy, czarna świeca schodząca do połowy długiego białego korpusu. Odbicie od strefy tutaj oporu, można powiedzieć od wybitej linii trendu, czyli jest reakcja. Co więcej, jest też zaangażowany jakiś większy obrót. Ale pamiętajmy, zasięg tutaj tej korekty nie został jeszcze osiągnięty. Poza tym zatrzymane jest tylko to na połowie białej świecy, a znowu wykres miedzi samej, no, sugerowałby jeszcze jakiś jeden ruch do góry. Myślę, że tutaj patrząc też z tego tytułu, to nawet na te ruchy, no tutaj też nie jest wykończony, nawet gdyby miało być A, B i C, to tutaj moim zdaniem nie ma wykończenia impulsu. Tu powinna być jeszcze co najmniej jakaś próba ataku na poziom 97 zł. Jeżeli teraz spojrzymy na KGHM od strony dziennej, no to widzimy wyraźnie tutaj po tej korekcie, mamy jakiś układ, gdzie tutaj mógłby ktoś stwierdzić, że jest jakiś tutaj, nazwijmy, impuls wykończony, tak? Ale moim zdaniem to jest takie dość ryzykowne. Bardziej spodziewałbym się tego, że jeżeli nastąpiłaby teraz tylko korekta jakaś, ewentualnie jedno, dwu, nawet sesyjna i wybicie, to wówczas tak, to jest moim zdaniem sygnał do sprzedaży. Natomiast teraz jesteśmy cały czas w układzie, gdzie mamy tutaj jakieś ABC. Co prawda, ta świeca wybijająca strefę oporu na zarąbistym obrocie, znaczy się zarąbistym, no wyraźnie największym obrocie, tak, została w całości zanegowana. To jest minimum. Tak, i tutaj jest, dlatego też mówię, jeżeli tu by się pojawiła tylko korekta i dołek by był znowu wybity, to jesteśmy w stanie stwierdzić, że mamy po zakończonym układzie ABC i spadamy na nowe poziomy. Natomiast dopóki to nie nastąpi, no to musimy czekać na, moim zdaniem, na wykrystalizowanie się albo utworzenie jakiegoś większego impulsu, potem korekty dopiero. No w tej chwili jeszcze jest ta opcja, że jeszcze rynek może podejść tutaj chociażby na ten sam szczyt. Patrząc na PKN Orlen, tu widzimy po wykonaniu tych dwóch. W tym tygodniu nastąpiło przyspieszenie. Została wybita tutaj strefa tego szczytu. W związku z tym formacja, która niemal tego podwójnego dołka, która w jakimś stopniu tam się wypełniła, już jest rynek z powrotem w spadkowym układzie. No i teraz pytanie, jak to zrobić? Ponieważ jeżeli spojrzymy bezpośrednio na PKN Orlen, to tutaj był najniższy poziom, tak? Nie tu na tym dołku, tu było 86 równe, a tu było 85,90. I teraz z tego tytułu możemy mieć do czynienia gdzieś z układem, gdzie mamy piątkę impuls, czyli fala A, teraz zejście, jakaś korekta i potem jeszcze jedno podejście. Tym niemniej jednak, no w tej chwili widzimy wyraźnie, że tutaj nie ma miejsca do łapania kupna tych akcji. Jeżeli spojrzymy teraz na wykres PKN-u w ujęciu tym takim szerszym, no to co tu się może, że tak powiem, no nie podobać do końca? Wyjście na szczyt trójką. A wyjście na szczyt trójką, no to nie jest najszczęśliwsze wyjście. I dlatego możemy się spodziewać teraz zejścia do 92, ale jeżeli nam tu rynek zejdzie, nie wybije nam tutaj tej minimum tej świecy, no to możemy mieć, czy nawet naruszy delikatnie, bo to może tu być jakaś całkowicie inna sytuacja, no to moim zdaniem dalej jeszcze jest opcja możliwości wyjścia. Oczywiście w tym trendzie mamy wybicie tutaj strefy, przepraszam, tego najniższego, najwyższego potwierdzonego dołka. Więc jesteśmy już wyraźnie w trendzie spadkowym, ale jeszcze raz pokażę w tym ujęciu tutaj tygodniowym. No, tutaj mamy jedną strefę,
No i tutaj ta jest również strefą, że tak powiem, nazwijmy to w takim układzie, jakby to się chciało nazwać, taką strefą na koronę. W ujęciu tygodniowym, no musimy wybić ten dołek, żeby po prostu móc określić, że jesteśmy już w takim silniejszym trendzie spadkowym. Kolejna spółka to Pekao S.A. No, właściwie nic się tutaj nie zmieniło. Cały czas jeszcze bronimy tych poziomów. Dlatego spójrzmy na wykres dzienny. Tu widzimy, ale tu moim zdaniem jesteśmy przed jakimś jeszcze kolejnym ruchem spadkowym. Rynek tu co prawda próbuje obronić, no i mogłoby być, że tu mamy jakieś ABC, ale nawet gdyby tak, no to znowu byśmy musieli dostać potwierdzenie w układzie albo dwóch korekt pod rząd, czyli ta jest pierwsza, jeszcze jedna i dopiero wybicie, albo wyjścia ponad tutaj poziom 110. Moim zdaniem na razie trzeba patrzeć to w ten sposób, że po ruchu tworzy nam się korekta jakaś taka prosta. Po wyjściu, po osiągnięciu poziomu, nawet w takich poziomach nie close, a maksimum, wyjściu powyżej 104,95 może zakończyć się korekta ABC i zejście jeszcze jedno w pełnym impulsie na niższy poziom. Jeśli chodzi o Pekao BP, no to tu widzimy teraz znowu, jesteśmy cały czas między tymi dwoma strefami, około 39, około 36. Tu się rynek nam kotłuje. Oczywiście na wykresie dziennym widzimy znowu zejście jakąś trójką, rynek zaczyna rosnąć. No i tutaj nie mamy odpowiedzi, bo jest wybicie tego ostatniego potwierdzonego dołka, ale jest wyraźnie układ trójkowy tutaj, tak? Tu jest układ trójkowy, więc zatem dopiero sygnałem sprzedażowym do silnych spadków byłoby wybicie teraz tego poziomu 37,50 w cenach zamknięcia. Ale oczywiście, no czy tak będzie? No mamy układ ABC i w związku z tym możemy dalej znowu patrzeć, czy rynek nie pójdzie do góry. No Pekao już wiemy od wielu, wielu tygodni czy miesięcy, no chciałbym się powiedzieć, jest dość trudną spółką, jeśli chodzi o tą techniczną, no widzimy te huśtawki nastrojów, góra dół, góra dół, no to coś tu się z tym, że tak powiem, szykuje, to wszystko jest w jakimś poziomie, jest tutaj konsolidacja, no i albo przechodząc na, albo rynek w końcu tu coś wybije, albo spadnie wtedy z hukiem, docelowo moim zdaniem spadnie z hukiem do poziomu 28, ale to nie znaczy, że to musi się zadziać już teraz, tak, to nie musi się zadziać już teraz, dlatego no nic dodać, nic ująć. No mamy zejście trójką, czyli mamy być może po układzie ABC, ABC i teraz wyjście może być tutaj na wyższy poziom, do poziomu 41. Natomiast, żeby tak było, musimy pokonać 30,95. Jeżeli rynek dojdzie tutaj do tego poziomu 39, czy nawet tu gdzieś w tych okolicach, co jest teraz, zawróci i wybije ten dołek, dostajemy silny, według mnie, sygnał sprzedażowy. I na koniec PZU. PZU, jak widzimy w tym tygodniu, czarna świeca, zasłonięcie białej, ale to są wszystko takie świece, które mogą idealnie pasować do układu korekty. Spójrzmy, tutaj może być wykończenie, pełen impuls, tu może się zacząć jakaś większa korekta. Teraz w układzie jakimś takim coś tutaj korekty pędzące, czyli po tym pierwszym ruchu korekta. Bardziej widoczne będzie to na wykresie dziennym. To, o czym mówię, czyli mamy z jednej strony było zatrzymanie, ale rynek nie zszedł nam na nowe minima po zatrzymaniu na wielkości overbalansu. Teraz wyszedł na wyższy poziom, wybił ten szczyt. Moim zdaniem tak, tu zejście do tego overbalansu jak najbardziej, bo w każdym przypadku tu brakuje jak gdyby według mnie wykończenia, chociażby cieniem jakimś, ale według mnie powinno zejść tutaj na 37,20 co najmniej, czy troszeczkę niżej. No jeżeli ten poziom zostanie utrzymany, tutaj mamy trójkę w środku, nie impuls, no to moim zdaniem będzie to no, w najgorszym wypadku A, B, no i pora na C, która by doprowadziła do okolic około 42 zł. No to tak to powinno wyglądać. Więc teraz bardzo ważne, znowu tak jak na indeksach, tutaj te rejony. Jeżeli rynek tutaj zejdzie, zawróci, no to PKO nam by, PZU by wskazywał, że idziemy tutaj na wyższe poziomy. Natomiast jeżeli nie zawróci, a jeszcze wybije nam tutaj ten rynek, no to się okaże, że to było tylko przedłużenie tego takiego układu overbalance, dojście tutaj do tego szczytu i schodzimy na nowe minima. To tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20.